Cześć, jestem Jakub Kwiatkowski, to jest kanał IBSoft na YouTube, a Ty oglądasz informatykę dla nieinformatyków. Witam serdecznie. Dzisiaj ruszamy z pierwszym odcinkiem serii Informatyka dla nieinformatyków. Na wstępie dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie zostawione na naszym fanpage na Facebooku i w wiadomościach na YouTube. Nieśmiało proszę też o trochę więcej, bo chciałbym, żeby ten kanał był tworzony przede wszystkim dla Was i odpowiadał na Wasze pytania i potrzeby. A dzisiejszy temat to, co to jest serwer? Osoby z branży może uśmiechają się teraz pod nosem, ale z doświadczenia wiem, że dla osób niezwiązanych z informatyką sprawa nie jest taka oczywista i warto ją omówić. Być może lepszym pomysłem byłoby zacząć od tego, czym tak w ogóle jest komputer. No ale przecież mamy rok 2016 i każdy z nas ma po kilka komputerów. Oprócz oczywistych, takich jak telefon, tablet czy laptop, komputery są częścią dzisiejszych samochodów, kuchenek, lodówek czy pralek. Na początek zacznijmy może od samego słowa serwer. Co ono właściwie oznacza i skąd się wzięło? Otóż jak wiele słów wzbogacających nasz słownik, szczególnie techniczny, pochodzi ono z języka angielskiego, od czasownika to serve, czyli usługiwać, podawać. A więc w dużym skrócie serwerem nazywamy urządzenie lub zainstalowane na nim oprogramowanie, które serwuje, podaje nam pewną usługę. Skojarzenie z barmanem serwującym drinki czy kelnerem podającym przepyszne specjały jest jak najbardziej na miejscu, gdyż nasza relacja z serwerem, nasz z nim kontakt jest nazywany relacją klient-serwer. W Waszej ulubionej restauracji czy też barze Wy zamawiając danie czy też drinka jesteście klientem, a kelner czy barman są właśnie takim serwerem. Serwerem w informatyce, jak już wspomniałem wcześniej, nazywamy komputer lub oprogramowanie serwujące jakąś funkcjonalność. Oznacza to, że teoretycznie serwerem może być każdy komputer. Wystarczy, że ma zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Dlatego, gdy mówimy serwer plików, serwer poczty czy też serwer www, mamy najczęściej na myśli zainstalowane oprogramowanie serwerowe niż też fizyczną maszynę. Wracając do przykładu z kelnerem czy też barmanem, to jest to zawód wykonywany przez tą osobę. Ale przecież łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której na organizowanym przez nas przyjęciu imieninowym to my sami jako gospodarze pełnimy rolę barmana czy kelnera, racząc naszych szanownych gości domowymi specjałami. Tak więc mimo, że nie jesteśmy z zawodu serwerem, to w tym konkretnym przypadku pełnimy jego funkcję. Podobnie jest w świecie informatyki. Każdy komputer, a raczej ściśle każdy system operacyjny, który znajduje się na komputerze, o tym czym jest system operacyjny też opowiem w innym odcinku, może mieć zainstalowane dodatkowo oprogramowanie serwera i dostarczać jakąś usługę innym komputerom w sieci. Czym jest sieć komputerowa też opowiem w przyszłym odcinku. Większość z nas, słysząc słowo serwer, kojarzy go jednak z tajemniczą, czarną skrzynką umiejscowioną gdzieś w kącie biura lub w czy większych firmach zamkniętą w szafie technicznej czy nawet trzymaną w oddzielnym, klimatyzowanym pomieszczeniu. I tak właśnie to najczęściej wygląda w praktyce, ponieważ instalowanie oprogramowania serwerowego na komputerze
typu laptop czy też PC, będącego stacją roboczą, z którego korzystamy na co dzień, mimo iż jest wykonalne, jest najczęściej bardzo złym pomysłem. Dlaczego? No, wracając do porównania z kelnerem czy barmanem, o ile obsłużenie kilku gości na prywatnym spotkaniu nie powinno sprawić nam problemu, to przecież nie jesteśmy w stanie zadbać należycie o ich potrzeby gastronomiczne na co dzień. Tak samo właśnie sprawa wygląda z serwerami. Stosuje się oddzielne urządzenia po to, by zagwarantować klientom korzystającym z nich stabilną pracę danej usługi. Wyobraźmy sobie, że w małej firmie istnieje potrzeba dzielenia się dokumentami, zwykłymi plikami arkusza kalkulacyjnego czy też edytora tekstu. Dlaczego takie rozwiązanie praktycznie każda firma powinna mieć? Opowiem w innym odcinku. Na razie załóżmy, że taka potrzeba została udowodniona i wdrożona w postaci zainstalowanego na jednym z, powiedzmy, dwóch komputerów. Gdy komputer A wykonuje drobne prace, komputer B, niech za przykład posłuży ten laptop, wykorzystując drzemiącą moc w tym pierwszym komputerze, może swobodnie korzystać z udostępnionych przez niego plików. Ale gdy na komputerze A zostanie uruchomione jakieś bardziej wymagające zadanie, powiedzmy jakieś obliczenia, coś, co bardziej angażuje dysk komputera czy moc jego procesora, wtedy ten komputer B, który się łączy z tym komputerem, będzie otrzymywał dużo wolniej daną usługę i dostęp do plików może być bardzo opóźniony. I generalnie będzie powodowało to frustrację. Co gorsza, gdy komputer A zostanie całkowicie wyłączony i osoba z niego korzystająca pójdzie do domu, to komputer B całkowicie straci dostęp. Wracając do przykładu z restauracją i zakładając, że koniecznie mam ochotę na dobry stek, a sami niestety nie potrafimy go przyrządzić, to istnieją one, te restauracje, przecież właśnie dlatego, byśmy mogli zaspokoić swój głód zawsze, gdy go poczujemy, a nie tylko wtedy, gdy nasz znajomy, specjalista od steków, robi imieniny. Podobnie jak z dobrą restauracją, taką, która robi świetne pierogi, niekoniecznie musi serwować najlepszą pizzę. Dlatego dobrą praktyką jest stosowanie jednego serwera na jedną usługę. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach mamy też na wyciągnięcie ręki wirtualizację, ale to już temat na osobny odcinek. Argument, że dodatkowy komputer to dodatkowe koszty, miał rację bytu, ale 20 lat temu. Nawet 10 lat temu można było jeszcze dyskutować, jeśli firma miała na przykład tylko dwa komputery. Ale dziś? Dziś mamy rok 2016 i komputer będący w stanie serwować proste usługi w małej firmie, nie dość, że mieści się w dłoni, to pobiera praktycznie tak mało energii, co współczesny telefon. Ten na przykład jest nadładowany tym samym wyjściem, co zwykły smartfon. A co najlepsze, taki komputer kosztuje 200 zł. Czyli zakładając, że alternatywą jest włączenie komputera na całą noc, zostawienie jednej ze stacji roboczych na całą noc, to praktycznie zakup takiego komputera i wdrożenie usługi, postawienia na nim serwera, zwróci się w przeciągu paru miesięcy w samych różnicach opłat za prąd. Oczywiście małe firmy pewnie też docenią rozmiary, które umożliwiają
umieszczenie go w dyskretnym miejscu, nie wymagając instalowania całej pokaźnej szafy teleinformatycznej, jak i też pozwalając zachować absolutną ciszę, ponieważ nie ma w nim żadnych wentylatorów. A jak działa serwer? Jak już wspomniałem, serwer łączy się z klientami, czyli komputerami pełniącymi rolę stacji roboczych, czyli innymi słowy komputerami, przy których de facto siedzimy i wykonujemy całą pracę w ciągu dnia, poprzez sieć komputerową. Tak jak wspomniałem, szczegóły sieci komputerowej przedstawią w innym odcinku. Natomiast sama zasada działania serwera jest dość prosta. Oprogramowanie uruchomione serwera, uruchomione na danym komputerze, cały czas nasłuchuje na połączenie przychodzące z sieci od jakiegoś klienta. Gdy ono nastąpi, oferuje klientowi daną usługę. Świetną analogią będzie tutaj na przykład restauracja z dowozem na telefon. Przymiła pani dyspozytorka czeka przecież nieustannie, byśmy zamówili ich największą pizzę z podwójnym serem ciągnącym się. Przepraszam, akurat jest pora obiadowa. Temat szeroko pojętej wirtualizacji i chmury obliczeniowej to bardzo dojrzałe i obszerne tematy. Na omówienie ich oraz pokrewnych im tematów z pewnością poświęcę w przyszłości nie jeden odcinek. W bardzo dużym skrócie są to serwery umiejscowione u kogoś innego. Z tą różnicą, że nie płacimy zwykle za nie, za ich zakup, ale płacimy miesięczny abonament. Stanowi to przede wszystkim bardzo ciekawą alternatywę z punktu widzenia większych firm, ponieważ pozwala zamienić koszty projektowe, znaczy zwane inwestycyjnymi, na koszty operacyjne. Coś, co przy większych projektach ma bardzo duże znaczenie, ponieważ praktycznie pozwala uruchomić projekt i przetestować go bez pełnego zaangażowania środków finansowych oraz w przypadku wirtualnych na późniejsze bardzo proste i płynne ich skalowanie. Jest to szalenie ciekawy temat z biznesowego punktu widzenia, dający zupełnie nowe możliwości rozwoju i wdrażania nowych technologii, więc z pewnością wielokrotnie do niego wrócimy w przyszłych odcinkach. Mam nadzieję, że udało mi się dziś wyjaśnić, czym jest serwer, jak działa i przynajmniej zasygnalizowałem, dlaczego warto posiadać go nawet w małej firmie. A nawet sądzę, że w kolejnych odcinkach będę w stanie udowodnić korzyści z posiadania prostego serwera w domu. Tak więc z pewnością do tematu jeszcze wrócimy i przyjrzymy się bardziej szczegółowo serwerom różnych usług, które sprawdzą się nie tylko w firmie. W jednym z odcinków sądzę, że zaprezentuję zastosowanie, które w naszej firmie będziemy mieli dla tego oto urządzenia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę, daj łapkę w górę na YouTube i polub go na Facebooku, zależnie od tego, gdzie go oglądasz, oraz śmiało udostępniaj znajomym. Bardzo serdecznie też zapraszam wszystkich widzów do aktywnej pomocy w wyborze interesujących tematów, które chcielibyście, bym omówił z perspektywy doświadczonego specjalisty IT. Jakie technologie Was najbardziej ciekawią, pasjonują, a może wprowadzają w zakłopotanie? Piszcie swoją, proszę, propozycję w komentarzach pod filmikiem lub na naszym fanpage na Facebooku, Google+, lub Twitterze. Poprzedni odcinek z tej serii możesz zawsze zobaczyć, klikając w jego ikonkę tutaj, aby być poinformowanym o
najnowszym odcinku z tej serii. Zapraszam do polubienia naszego profilu w tych serwisach i subskrypcji naszego kanału na YouTube. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.